Bunkier tosta, sprawa prosta. Zostaw suba. Siemano, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj oczywiście znowu jesteśmy gdzie? Na Palionowie. Oczywiście, że tak, ale na Palionowie nie będziemy, na drugim kanale, czyli na kanale Filip Szczypka, ponieważ tamten to jest kanał vlogowy, na który was serdecznie zapraszam, a dodatkowo jest jeszcze mój trzeci kanał, na który nazywa się Szczypson Plus, na który was również bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ już mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilku dni pojawi się tam pierwszy materiał i mam nadzieję, że będziemy tam działać sobie naprawdę bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że tam razem ze mną będziecie i że razem ze mną będziecie się tam świetnie bawić, bo ja się będę, na pewno przed nią się będę bawił, więc ja mam nadzieję, że wy również. W każdym razie, co w dzisiejszym odcinku, ponieważ sprawa prosta, bunkier tosta, trzeba po prostu, że tak powiem, patrzeć na sprawę jasno. W poprzednim odcinku dostaliśmy wiadomość głosową od Herobrine'a i on nam powiedział, że będzie, że tak powiem, nam zdawał jakieś zadania czy jakieś takie inne rzeczy. Oczywiście jak ja słyszę zadania, to już mi się robi ciepło. Tak jest. Wezmę sobie fajerwerki. Musimy zdobyć elytrę, to jest bardzo ważne, bo ja dalej nie mam elytry. Strasznie mnie to denerwuje. To jest książka, ale to jest klątwa Herobrine'a. Ja przejdę się do mojego domku, ponieważ podejrzewam, że to właśnie w tamtym miejscu, jak już mogę znaleźć jakieś zadanie, ale zanim to, to jeszcze znajdę elytrę jakąś. Mówiliście mi, że ponoć Yeti ma jakąś elytrę gdzieś tam u siebie na chacie. Yeti chyba, czy coś takiego, więc ja teraz przejdę się do Yetiego tutaj na chatę, bo on mi ostatnio ukradł klejnot, ten, to ja mu teraz ukradnę elytrę i będziemy kwita. Ja już tego klejnotu nie potrzebuję, bo już jestem, że tak powiem, zdrowy. A on elytry, nie wiem czy potrzebuje, nie wiem czy ja to elytra, ale jeżeli znajdę tu elytrę, to ją biorę bez zastanowienia i jest już moja. Więc tak, wchodzimy tu, tu nic nie ma. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma elytry. Tu również nie ma elytry. Schodzimy na dół, w ogóle ten dom jest tak, wygląda fatalnie. Jest tak rozwalony, ale dobra, to nie mój dom, więc sobie to oceniam, nie? Tutaj nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tutaj też nie ma, czy na pewno czy to na pewno było, że tutaj jest ta elytra? Chyba nie. Chyba to gdzieś indziej była elytra. Ale widziałem, że ktoś mi pisał w komentarzach, że gdzieś elytra, że ktoś elytrę gdzieś ma. Ale czekajcie, może chodziło jeszcze o ten drugi domek Yetiego, czyli o tą jaskinię, więc sobie tam też przejdziemy i zobaczymy, czy tam nie ma tej elytry. Mam nadzieję, że będzie, że będę mógł ukraść z uśmiechem na twarzy. Tak, taki mam zamiar. Będę tak się uśmiechał, będę kradł po prostu, bo tak jak on ukradł mnie. Okradł mnie, znaczy. Więc ja okradnę go. Dobra, tu. Nie wiem, po co tu sprawdzam, czy jest elytra, ale tak chciałem po prostu się upewnić. Liczę na to po prostu, że gdziekolwiek ją znajdę, nie? Bardzo potrzebuję tej elytry. Ej, tak wygląda fatalnie to Palionowo. Mi się wydaje, że powinniśmy wrócić na nasze już normalne Palionowo, z tym, że ja nie wiem, ja w sumie do końca nie wiem, po co my tu dalej jesteśmy, że tak ujmę. Dobra, zobaczymy, czy Paweł ma. Może Paweł będzie miał i może od Pawła będziemy mogli podwędzić elytrę, byłoby miło. Proszę, Paweł, miej elytrę. Nie, no nie masz? Czemu tu jest jakaś zbroja w ogóle w tej skrzynce? Co tu się stanęło? Co to się tu porobiło? Dobra, no diamentów oczywiście full, ale elytry... Ani trochę. Ani trochę. Ani trochę. No nie, no nie, no on nie ma. Dobra, tutaj... Tu? Nie, dobra, nie ma elytry. Paweł nie ma, czyli to ktoś inny był. Ale ktoś, mówiliście mi, że miał, tylko już nie pamiętam kto. Możliwe, że Yeti tam w tym. Dobra, idziemy tam zobaczyć. Wydaje mi się, że o Yeti mówiliście, że on ma elytrę. Ale nie mam pewności. Ale dobra, sprawdzimy to. Sprawdzimy to oczywiście, widzowie. Jak prosiliście, tak zrobimy. Zdobędziemy elytrę. Czemu też nie? Dobra, lecimy tam. Tylko, czy to jest rozwalone całe? Czy ja tutaj mam szansę zdobyć elytrę w ogóle? Tu nie ma. Tu jest jakaś skrzynka. Nie, no dobra, gdzie to było? Ej, wiecie co jest najgorsze? No nie sprawdziłem sobie przed odcinkiem, gdzie mi napisaliście, że to było. Ale wiem, że czytałem jakiś komentarz, że ktoś mi napisał, że gdzieś tam jest elytra. No i że powinienem sobie ją zabrać. A ja już nie wiem, gdzie. Ale dobra, ej, mam jeszcze pomysł jeden. Nie zwróciłem na to ani razu uwagi. Czekajcie, jeszcze zobaczymy u bzyka, co on tu ma. Tu nic nie ma. Nie zwróciłem na to ani razu uwagi, ale jest całkiem spora szansa na to, że elytrę będę miał ja. Taką jakąś inną elytrę, nie tą, którą używałem normalnie, tylko jakąś inną elytrę w tym moim toście, więc to tam się musimy przejść i zobaczyć, bo ja tam dawno nie byłem i tam całkiem możliwe, że coś się zachowało. Więc jak tam będzie elytra, to jesteśmy uratowani, aczkolwiek no obawiam się, że nie będzie, ale to sprawdzimy to i potem się już... Dobra, wiecie co, jak tu nie będzie elytry, to kończę to i po prostu lecę załatwić to, co mam załatwić na tym odcinku, a elytry poszukam kiedy indziej. Ale tu są jakieś itemy, ale oczywiście elytry tu... To tu nie ma, no jak zwykle.
Dobra, no to tutaj, no to nie, to nie ma elitry. Dobra, wiecie co, nie będziemy tracić na to czasu. Pójdźmy do mojego domku, ponieważ to tam właśnie było takie, taka jakby skrzynka w takich, między lawą, nie? I ja właśnie jestem ciekaw, czy tam po prostu nie będzie jakiejś informacji następnej dotyczącej właśnie tego, co mi Herobrine ostatnio w głosówce dał. No bo, jakby to powiedzieć, ja... nie wiem, nawet gdzie indziej mogłoby to być, nie? Więc jakby... sprawdzimy to, czy tutaj jest, ale jeszcze się łudzę, że tu gdzieś elytrę znajdę. Zresztą to jest niemożliwe, bo ja już jej szukałem tyle razy, że... No nie, no tu nie będzie. Tu? Nie. Dobra, no nie ma, dobra, tu jest... O, tych świeczek tu nie było! Oj, tych świeczek tu nie było! Dobra, zaraz to sprawdzimy. Coś tam musi być na pewno, bo tych świeczek tu na pewno nie było. Na 100%, jestem pewien. Zwróciłbym na nie uwagę, a teraz dopiero mi się rzuciły w oczy. Na pewno tu nie było tych świeczek, dobra. Naprawdę ja nie mam żadnej elytry? Czy to jest jakiś dramat? To jest po prostu... No tu już sprawdzałem. Dobra, no nie mam, nie wiem. Ja została tamta elytra na tamtym palionowej. Ja nawet nie wiem gdzie, szczerze mówiąc. Dobra. Jest hashtag 1, dobra. Czyli pierwsze zadanie do zrobienia. Dobra, sprawdźmy to. Pora na pierwsze zadanie. Idź do zamku i szukaj w największej celi. To nie brzmi dobrze, że ja mam iść gdzieś i szukać coś w największej celi. Dobra, weźmy sobie wiadro wody, w razie jakby nam się mogło do czegoś, nie wiem, przydać. Co tu jeszcze byśmy mogli zabrać? Zabierzmy... TNT, zabierzmy sobie TNT i zabierzmy zapalarę. Mamy zapalarę, tak? Oczywiście, żebyśmy tam mogli wysadzić co nieco. Proszę, marzę o tym, żeby wysadzić tam coś. Marzę o tym, żeby wysadzić wszystko, co należy do Herobrine'a, więc musimy zabrać zapalarę. Nie ma zapalary, trudno. Jakoś sobie damy radę. Tu jest zapalara? Nie ma zapalary. Tu nie. Dobra, no to nie ma nigdzie. Dobra, sprawdzam. Czekajcie, gdzie jeszcze mogę... Dobra, sprawdzam do Dave'a. Jeżeli Dave będzie miał elytrę, to biorę od niego. Ale on mi wybaczy, że zabiorę od niego elytrę. Ale potrzebuję, bo mi się nie chce tam po prostu iść z buta znowu pod tą górę do tego zamku. Błagam. Nawet jak to będzie elytra, to ją po prostu pożyczę i ja ją tu zwrócę, dobra? Ja zdobędę sobie swoją, ale proszę. Proszę, żeby tu gdzieś była elytra. Proszę, Dave, miej elytrę. Miej elytrę, proszę. Proszę. Tu nie ma elytry, tu... Nie ma elytry, dobra, nie ma, tu nie będzie nigdzie. Nie wierzę w to, że tu gdziekolwiek by była elytra. A, dobra, tu jest skrzynka. Nie ma elytry. Tutaj nawet nie ma co szukać, tu? To jest ten pokój palionowa, no tu też nie będzie elytry. Dobra, no nie znajdziemy tego. Ja muszę naprawdę pod tą górę iść z buta. Już mi się nie chce, już mi się po prostu nie chce. Dobra, ostatnia szansa na elytrę. Pół odcinka będę szukał elytry, ale spokojnie. Ja czuję, że ją znajdę, po prostu jakby liczę na to, że Dave będzie miał tutaj elytrę, nie? Tu nie ma. Tu też nie. No nie, no błagam, naprawdę jest niemożliwe, żeby nigdzie nie było, ale mamy zapalary, to chociaż zapalary weźmiemy. Dobra, tu. O, perłę mamy, dobra, perłą się dostaniemy, dobra, to jest zawsze coś, mogło być gorzej, perła też jest git. Dobra, chyba tyle, chyba ja starczy mi to, skoro mam perłę, to już jakby luz, to już tam jakoś się dostaniemy. Tylko liczę na to, że tu gdzieś schował sobie kiedyś elytry i o niej zapomniał. Ale chyba nie ma, dobra, trudno. Mamy perłę, to już będziemy o w połowie drogi mniej mieli. Więc gij, dobra, no na następny odcinek już sobie muszę ogarnąć elytrę, nie wiem, kupię od kogoś elytrę, a to co to? Ale ja mam lepszą. A nie, nie ma lepszej. Ej, ja mam Breaking Torcy tylko? A to co było? Protection 4, dobra, nie będę tego brał, nie wiem czyje to jest, ja i tak na razie nie potrzebuję. Ale lecimy tam, dobra, teraz tak, musimy znowu wyjść na górę, więc ja proponuję wyjść na najwyższy punkt jaki jest możliwy, w sensie najbliżej jakoś się, jak się da. Rzucić tą perłę tak, żeby nie było... O, na przykład jakbyśmy weszli na szkołę, to byśmy chyba dosyć spoko mieli rzut tam do góry, tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Nie, no nie ma szans, żebym ja tam dorzucił tą perłą. Ale dobra, wiecie co, zrobimy tak. Wystarczy, że tam dorzucę, to już będzie git, ponieważ tam już później są drabinki. Iść! Leć. Świetnie. Mamy drabinki. Dobra, no dobra, to tak, tyle to już mogę podejść, to już łatwo. Dobra, tam początek jest tylko najgorszy, bo tam jest strasznie stromo, a tutaj to już luz. Tutaj już da się wychodzić. Dobra, jesteśmy na górze. O, trochę mnie nawet poniosło. Nie w tą stronę, tutaj. Ej, tego nie było, tych bloków. Ktoś to tu postawił? Czy ktoś tu był?
Dobra, wiecie co, ja mam takie... Czekajcie, zobaczę na tę książkę, czytam... Bo tutaj pora na pierwsze zadanie, iść do zamku i szukaj w największej celi. Herobrine, dobra, czyli chodzi o ten zamek i mam szukać w największej celi, tylko czy to nie brzmi podejrzanie na zasadzie, że ja teraz wejdę do jakiejś celi i on mnie tam zamknie? Mam nadzieję, że nie, ale dobra, to jest zadanie. On by nie dał takiego zadania, żeby mnie od razu zamknąć, tak mi się wydaje. Cele, z tego co wiem, cele były na dole, ja tam pamiętam, że tam były, nie wiem czy pamiętacie, taka cela była taka... Taka jakby, nie wiem jak to nazwać, no taka po prostu cele, takie trzy były. I tam jedna z nich chyba była taka większa, widzicie, tu jest jedna cela, dobra. Ale to nie jest chyba największa, ta jest większa, nie, te są identyczne, no ta jest zdecydowanie większa, więc... Może chodzić o to. Dobra, rozwalam tak i... Stawiam drzwi. Dobra, nie bójmy się. Tu mnie jeszcze nikt nie zamknie, mamy jeszcze narzędzia. Dobra, tu nic nie ma, pod łóżkiem nic nie ma, tutaj nic nie ma, czy ja mam iść tędy? Dobra, może tędy mam iść. Może to tutaj, może tu tutaj jest ukryte coś, moje przeznaczenie i tak dalej, weźmy sobie pochodnie tu. Dobra, książki nie potrzebujemy, dobra. I teraz tak, dokąd nas to zaprowadzi? To jest pytanie, że tak powiem, jak to się mówi, coś tam, czekajcie, to było z jakiejś lektury. A, już nie pamiętam, coś tam o to jest pytanie, ale ja, co tam było? Dobra, gdzie to nas zaprowadzi? Nic nie ma. Dobra, to donikąd prowadzi, ja tu nie idę, bo ja się nie cofnę. Chyba, nie, dobra, mam wodę, to się cofnę. Dokąd to... Aha, to się wychodzi po prostu z tego, to nie, to ja to muruję. Muruję to i wchodzimy z powrotem, uwaga, tu. Dobra. No, czy ja tu... Okej. Nie! No skurczę! Dobra. Dobra, świetnie, mamy tą wodę. Dobra, tu zniszczyłem jedną pochodnię, ale już ją odkładam i lecimy w tamtą stronę. Dobra, udało się. Jest sukces. Nie umiem sobie teraz już powiedzieć, jak leciał ten fragment z tej książki. Jestem coś tam... Kurczę, o to jest pytanie. Aj, nie pamiętam, ej kurczę, zapomniałem jak to było. Dobra, nieważne, w każdym razie tam nic nie ma. Tam nic nie ma, więc nie wiem, czego tu miałem szukać? Dobra, czekaj, tu jest tabliczka. Nara głupia, nie no, to już tu jest od dawna. Tutaj? Czekajcie, może po tym coś jest. Dobra, tutaj na razie nic nie widzę. Ale rozwalmy to całe. No nie no, tu nic nie ma. Kurczę. To chyba nie o tą celę chodzi. Czy jest jakaś inna cela jeszcze? Nie wiem, albo może tu pod tym słupem to coś wskazuje? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dobra, tu rozwalmy to, dobra, tak średnio. Jeszcze jest to, w to się da wejść chyba, nie? Tu coś jest? Jest! Dobra, mamy to. Dobra, jesteśmy w jakimś... Jakiś tunel jest. Czy ja mam tym iść? Dobra, idziemy, no co? Że tak powiem, nie przejmujmy się, nie? Coś słyszałem. Ale mogę się mylić. Nie wiem, może to dźwięki z Minecrafta. Dobra, nieważne, idźmy tym tunelem po prostu. Dokąd on prowadzi, zobaczmy. Jest, o, tam się coś świeci, dobra, no to lecimy do tego. I co, i musi... Wow! Ale na farcie. Ale to przeżyłem, co to było? Co to miało być? Dlaczego tam jakaś pułapka dziwna? Co to jest? Co to się dzieje? Dobra, wychodzę stąd. Tu jest jakieś wyjście. Dobra, Herobrine chciał mnie wykończyć. Herobrine chciał się mnie pozbyć. Co jest grane? Ej, dobra, jestem ciekaw, co było tam na końcu, czy tam w ogóle cokolwiek było. Jaka pułapka? No chyba, że to jest pułapka taka antywłamaniowa po prostu może. No, to też tak może być, ale... Tu jest jakieś wyjście, dobra, wyjdźmy stąd. Ej, dobra, ja tam muszę wejść jeszcze raz, ja chcę zobaczyć, dokąd to prowadziło. Tylko nie, ja znowu będę musiał na tą górę wyłazić. Czekajcie. Nie no, no nie wierzę w to, na pewno będę musiał, no. A przejdźmy tu. Co to są za pajęczyny? Jak się stąd wydostać? Dobra, idziemy tędy, dobra, wyjdziemy tam jeszcze raz. Muszę zobaczyć, co jest na końcu tego. Obejdę tą pułapkę, bo tam, ja nie zauważyłem żadnych linek. Czy co, tam musiały być linki chyba. Bo nie było żadnej, półpłytkę bym zauważył, to linek się można, że tak powiem, nie spodziewać. Ale półpłytkę bym zauważył. Dobra, wychodzimy tam jeszcze raz.
I zerkam na to, że tak powiem, okiem. I zobaczymy, co tam się kryje. Ej, ale żebym się złapał, nie? Dobrze, że miałem to wiadro. Ej, dobrze, że ja je zabrałem, ja pamiętam, jak ja je brałem z tego, z domu. Dobra, to mieliśmy farta ogromnego. Dobra, i teraz tak, jak tam się dostać z powrotem? Dobra, kurczę, robimy... Dobra, przejdźmy przez ten most normalnie, jak cywilizowani ludzie. Nie róbmy, że tak powiem, trzody. Dobra, tu, iść. Dobra, idziemy tu. Jeszcze raz to obchodzimy całe. Teraz już wiem, gdzie mamy iść. I ja to zobaczę, ja jestem ciekaw, dokąd to prowadzi, nie? Mi się wydaje, że ta skrzynka to była? Nie wiem, co to jest za skrzynka, ale jest pusta. To jest pewne. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół i zobaczmy po prostu... Zobaczmy, dokąd to prowadziło. Jeżeli tam nic nie będzie na końcu, to się wkurzę, nie? Bo to będzie oznaczało, że to jest zamach. Ja mam nadzieję, że tam jest coś innego, że tam po prostu nie... Wiecie, nie ma... Co jest? Dobra, że to nie jest tak, że tam jest jakaś... że tam, wiecie, jeżeli tam coś będzie, to znaczy, że to jest po prostu pułapka, żeby tam się nie dostały nieproszone osoby. Dobra, gdzie tu była ta linka? Tu! Ty kurde. Dobra, możemy przejść na spokojnie, dobra. Idziemy. Dobra, żeby tu żadnej kolejnej linki nie było. Dobra, i chwila prawdy, co tu jest? Nie, no nie wierzę. Dobra, jest jeszcze jedna szansa. Może coś będzie pod tą lawą. Może coś będzie pod tą lawą, nie? Tak myślałem. Tak myślałem. Potwierdzone, widzowie. Herobrine chciał się mnie pozbyć. I to była pułapka. I specjalnie mnie tutaj wysłał, bo liczy na to, że mnie pokona.